czy młody, wierzący czy obojętny religijnie, gdzieś jest Polak, dla którego melodie wśród nocnej ciszy Bóg się rodzi, czy w żłobie leży, nie stanowiłyby cząstki naszej duszy. Są one nierozerwalnie złączone z polskością. Za kurtyną czekają młodzi artyści, gotowi, żeby wyśpiewać nam nowinę o narodzeniu Pana najlepiej, jak potrafią. Jako pierwszy wystąpi przed nami chór dziecięcy z Próchny. Chór dziecięcy z Próchnej o nazwie Pozwólcie Dzieciom działa od roku 2001 przy parafii ewangelickiej w Prucheńskim filiale. W chwili obecnej uczęszcza do chórku 25 dzieci. Większość z Próchnej, ale także z Bąkowa i Drogomyśla. Od 3 lat chórem dyryguje pani Ewa Kurczyk, zaś opiekunem chórku jest ksiądz Tomasz Bujok. Nazwa zespołu, która widnieje na kolorowych koszulkach dzieci, nawiązuje do wersetu z Ewangelii Łukasza. Głównym założeniem jest, aby dzieci poprzez śpiew, swoją radość i entuzjazm niosły ludziom Boże przesłanie zbawienia. Wystąpili już ponad 100 razy. Chórek przede wszystkim uświetnia swym śpiewem kościelne uroczystości, zarówno w swojej, jak i zaprzyjaźnionych parafiach. Występują przed mieszkańcami domu opieki Emaus w Dzięgielowie. Nie zabrakło ich także w czasie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczyli również w inauguracji akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 2011 roku. To tyle tytułem wstępu. A teraz zapraszam do wysłuchania w ich wykonaniu 3 kolęd. Hej, kolęda, kolęda, Jezusa Narodzonego i gruchnęła nowina.
bardzo odpowiedzialna praca, a szczególnie oglądnąć sobie ten strój, który na co dzień się nosi, to jest naprawdę bardzo ciekawe i interesujące. Dziękujemy bardzo za śpiew i za inscenizację. Chór prowadzą pani Halina Macura i pani Joanna Starzec. Dziękujemy bardzo. Przed nami już ostatni punkt naszego dzisiejszego programu, to chór szkolny Lotte i GTE. O GTE w poprzedniej części kilka informacji przekazała mi pani Dagmara Milke, teraz dwa zdania o Lotte. 21 lat istnienia, 697 absolwentów. W 2014 roku w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Lotte zajęło 59 miejsce w kraju na wiele, wiele szkół. Drugie w województwie śląskim to ponad 800 szkół i nieustannie pierwsze w powiecie. Dzisiaj w szkole uczy się 158 uczniów. Do matury przystąpi 61 uczniów klas trzecich. Szkoła prowadzi liczne wymiany, m.in. z RPA. 14-osobowa grupa licealistów odwiedziła ten piękny kraj w lutym 2014 roku. A chór jest naszą wizytówką, naszym towarem eksportowym. Rozpoczął swoją działalność już w roku powstania liceum, to jest w 1993 roku. Jego pierwszą dyrygentką była Renata Padura-Sikora. Od 2002 roku chór prowadzi Jean-Claude Hauptmann. Od początku istnienia zadaniem chóru było uświetnianie uroczystości szkolnych, kościelnych, lokalnych, charytatywnych, a ponadto doświadczanie muzyki poprzez wykonawstwo. Chór występował kilkakrotnie we wspólnych koncertach z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk, wykonując Requiem Goseka. Wielokrotnie młodzież koncertowała za granicą, we Francji, Szwajcarii, na Litwie, Finlandii, na Korsyce. O planach na przyszłość opowiem nieco później. Teraz wysłuchajmy pierwszej kolędy. O Come All Ye Faithful. Zapraszam.
I pozwólcie Państwo, że przy tej okazji zaproszę na szczególne wydarzenie muzyczne. Koncert muzyki żydowskiej przy szabasowych świecach to koncert poświęcony pamięci goleszowskich rodzin żydowskich oraz więźniów goleszowskiego wodowozu. Odbędzie się w sobotę 24 stycznia o godzinie 16 w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Goleszowie. Wystąpi orkiestra kameralna oraz soliści. I dlatego też w tym miejscu, bo solistami będą uczniowie, bądź byli uczniowie liceum. Marta Cięciała, Aleksandra Malina, Elżbieta Zwiast, Piotr Sikora, Filip Hauptmann, Paweł Cięciała, Wojtek Wampiulow. A wszystko to pod dyrekcją Jean-Claude'a Hauptmana. W programie koncertu znajdą się żydowskie opowiadania, poezja, wspomnienia i oczywiście muzyka żydowska, zarówno klezmerska, jak i hasycka. Cicho, cicho, pastuszkowie. Solo Marta Cięciała, akompaniamy Jean-Claude Hauptmann. Zapraszam. Cicho, cicho, pastuszkowie, bo dzieci na święta śpi. Cicho, cicho, bo dzieci da, świat szczęśliwy chodzi śni. Drudzona matu się go, nad syneczka czuwa snem, obok Marii Józef Święty. Cicho, pastuszkowie, na paluszkach wejdźcie tu, na skrzypeczkach, na fujarce cicho grajcie mu. Thank you.
gościł młodzież licealną z wyspy Réunion na Oceanie Indyjskim. To zamorska posiadłość Francji. Był to wspólny projekt naszej szkoły i pierwszego LO w Katowicach, który to projekt prowadzą państwo Małgorzata i Jean-Claude Hauptmannowie. Młodzi artyści z Réunion wystąpili kilkakrotnie w spektaklu muzycznym Piaf tu connais, czyli Czy znasz Piaf? Zawiązały się liczne, głębokie przyjaźnie, powstają muzyczne eksperymenty i wspólne występy i dziś znów jest z nami jedna z licealistek Saint-José z wyspy Réunion, Ségolène Józdewski, która razem z przyjaciółką Olą Ciemałą z pierwszego LO w Katowicach wykonają pieśń Noel Boże Narodzenie na mojej wyspie. Ségolène Józdewski tak polubiła Polskę, że po pół roku znowu przyleciała do naszego kraju, aby święta Bożego Narodzenia spędzić tutaj. I myślę, że o świętach Bożego Narodzenia z kolei na wyspie Réunion może nam opowiedzieć po francusku. Natomiast Ola przetłumaczy. Zapraszam. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Chciałabym wam opowiedzieć historię, jak przebiegają święta na wyspie mojej. Noël à la Réunion se déroule au milieu de l'été. Hier, la température à Saint-Joseph, où j'habite, était de 32 degrés. Święta Bożego Narodzenia na wyspie La Réunion przypadają na środek lata. Wczoraj temperatura w Saint-Joseph, gdzie mieszka Ségolène, wynosiła 32 stopnie. Le réveillon se déroule en famille, comme en Pologne. Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest podobnie jak w Polsce, w gronie rodzinnym. Sur la table, nous retrouvons surtout du riz, du curry, du poisson, des fruits comme des laitiers, des mangues, des noix de coco et la traditionnelle bûche de Noël. Na stole króluje ryż, curry, ryba, owoce litchi, mango, ananas, orzechy kokosowe oraz tradycyjna francuska słodka rolada bożonarodzeniowa. L'équivalent des sapins en Pologne sont les branches de filao ou de cryptomeria à la Réunion. Odpowiednikiem naszej choinki są gałązki miejscowych drzew, jak filaosu lub kryptomerii. À la Réunion, comme en Pologne, les enfants reçoivent des cadeaux. Na Réunion, tak jak i w Polsce, dzieci obdarowywane są prezentami. Et la décoration que l'on retrouve souvent est la crèche de Noël. Au réveillon, chaque personne doit visiter cette crèche. À l'église pendant la messe de minuit. Obowiązkowym elementem dekoracyjnym w domu jest szopka bożonarodzeniowa. Każdy powinien także odwiedzić szopkę w kościele, uczestnicząc w pasterce, która odprawiana jest przed wieczerzą wigilijną. Je vais maintenant vous interpréter une chanson de Mondine pour Noël. Teraz chciałabym zaśpiewać piosenkę świąteczną właśnie z jej wyspy. L'amitié n'est pas un mirage. Au cœur de notre vie, l'oiseau blanc s'impose.